Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku, oczywiście z Planet Crafter. Co my tutaj sobie ostatnio robiliśmy? Miałem delikatną przerwę, już pamiętam. Dobra. Co robiliśmy? Ano robiliśmy to, że mamy nowy kwarc pulsarowy. Jest to nowy przedmiot, który zdobyliśmy. Trochę żelaza, trochę osmu. I zrobiliśmy sobie oczywiście tutaj jeszcze naszą antenę sygnałową. No i co? Teraz sobie oczywiście wrócimy do bazy powolutku. Widzę, że ta nasza terraformacja nadal delikatnie mówiąc kuleje. To jest siarka? Lód. Lodu to ja nie chcę. Czyżby? Meteoryty? Wow! Tak, meteoryty, ale widzę, że tu się dosyć sporo pozmieniało. W ogóle wyszliśmy teraz tą stroną, nie musimy robić takiego kółka z tego co widzę, możemy sobie od razu przez jeziorko przelecieć. Ej, ty mi się tam nie top, ty mi się tam nie top. Przyjacielu mojej kozy, nie top się. Nie top się, nie top. Będę na pewno chciał. Będę na pewno chciał. To ja będę chciał. Wiele rzeczy chcę, ale niewiele mogę. Jedno taki żarcik. Jak to wszystko w tej chwili wygląda? Żelaza mamy chyba sporo, mamy full. Tytanu też mamy aż nadto. Super stópki. Czy my super stópek nie zbieraliśmy przed chwilą? No tak mi się właśnie wydawało, że zbieraliśmy, ale chyba jestem w błędzie. No nic, myślę, że sobie bez problemu to i tak wyrobimy. I tak sobie wyrobimy. Tutaj mamy kolejny różny kwarc pulsarowy. Nie wiem jeszcze co z tego możemy zrobić. Wow! Przestań. Przestań, stop! Stop! Nożnik ten 200. Myślę, że te nasiona szanga, jako że są najsłabsze z tego, co w tej chwili tutaj mamy, możemy sobie przełożyć do nasionek w tym miejscu. No i tak. No i tak, no i tak. Krowę porwał ptak. Rację żywnościową oczywiście sobie... oddajemy w tym miejscu. Spację oczywiście trzymam nadal, więc spokojnie, nie musicie się martwić, że spację puszczę. Spacja nadal będzie. Fasolki i inne barachełka sobie dalej rosną. Z prądem chyba stoimy dosyć pokaźnie, z tego co pamiętam. Oczywiście, że tak. Więc w teorii, czysto teoretycznie, możemy zająć się w końcu biodomem T2. Nie, tak szczerze to chciałem robić co innego, ale... ale my to chyba mamy. My to chyba mamy, prawda? Ja pojebałem coś. Nie, mamy biolaboratorium i biokopułę. Jest jeszcze biodom T2. Biodom T2. To jest chyba to biolaboratorium, prawda? A jakże? Tak, zielony na środku, myślę, że to jest to. A tu mamy naszą biokopułkę, okej. Generuje korę drzew, czyli potrzebujemy próbki bakterii, super stópkę, którą mamy, siarkę. Super stópki i siarkę. Co nam potrzeba do zrobienia bakterii? Nabój metanowy. Z czego to się kurde robi? A to nie są, przepraszam, mutageny. To nieważne. Glony i butelki wody. Glony chyba mieliśmy. Chyba mieliśmy. Chyba. Ale to nie zmienia faktu, że oczywiście sobie jeszcze ich troszeczkę weźmiemy. Trzeba je zbierać. To dosyć często. Myślę, że w ogóle tutaj te glony sobie jeszcze rozwiniemy. Będzie to raczej taki dosyć surowiec ekskluzywny, przynajmniej na danym momencie rozgrywki. Dobra. Ogólnie naprawdę bardzo fajnie to wygląda, bardzo przyjemnie się tutaj siedzi. Glonów trochę mamy, tu jeszcze mamy inne glony, więc sobie to oczywiście weźmiemy. Wodę. Wodę chyba też mamy, iryt możemy odłożyć. Iryt możemy odłożyć, bo to nam się w tej chwili nie przyda w żadnym aspekcie. Jedzonko też odłożymy. Magnes. Magnes też jest full. Shit happens. Wody nie mamy już za dużo. Pójdziemy sobie jeszcze, weźmiemy tą wodę stąd, z kolektorka, który sobie zbiera. Musimy zrobić w końcu też to cudo, które zbiera wodę z jezior. 14,5% na mech. No to nie jest mało, to nie jest mało. Spacja non-stop trzymana, spokojnie. Nie puszczę, nie puszczę. Dobra, próbki bakterii.
Jeszcze jedną możemy zrobić. No dobra. Przekonaliście mnie. Biodom T2. Mamy próbki bakterii, spoko. Nawóz, nawóz. Kurwa, robimy z glonów, ty idioto. Nawóz też robimy z glonów. I z siarki, i bakłażanów, i w ogóle ze wszystkiego. Niedobrze. Niedobrze. Spartoliłem to, no wybaczcie mi za to. Możemy się napić w nagrodę. Za spartolenie. Dobra, wodę odkładamy. Próbki bakterii możemy sobie śmiało od... A mamy nawóz dwa razy! Jesteśmy uratowani. Hell yeah. Elegancko, elegancko. Super stópka i siarka. Siareczka jest, super stópka, chyba jeszcze jedna albo dwie nawet. No właśnie, dwie. Mamy, możemy budować, spokojnie. Ja wiem, że już się nakrzyczeliście w komentarzach i tak dalej. Spokojnie. Jesteśmy cali wszyscy i zdrowi. Jest elegancko. Jak to wygląda w tym miejscu? To jest połączone tak. Okidoki. No, czemu się nie chcesz połączyć? O, możesz się połączyć, okej. To jest podobna kopułka? Podobna kopułka. Myślę, że sobie zrobimy jeszcze takie przejście tutaj, żeby było miło i przyjemnie. Tylko potrzeba nam żelaza i tytanu. No to trochę lipa. 2 na 10. 2 na 10. Wow, ale tu jest elegancko. Kora drzewa. Rozumiem, że to jest produkowane. I tu też jest produkowane. Dobra, no to korę drzewa już mamy. W sensie mamy w trakcie produkcji. Więc to jest bardzo fajne. Myślę, że tu jeszcze możemy sobie 3-4 generatory postawić. Czy generatory? Generatory ciepła, jakby nie patrzeć. Generatorki sobie możemy postawić, tam chyba gloniki się już zespawnowały po raz kolejny. Prawda? Dupa, nieprawda. Nie, tu jest jeden. No zbieramy, zbieramy. To się zawsze przyda. A jednak się porespiły, dobra. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Albo ja po prostu ich nie zauważyłem, bo one się jakoś tak dziwnie renderują. To też jest bardzo prawdopodobne. Ale tu już ich nie widzę. Tu już ich nie widzę w żaden sposób. O, jeszcze coś tu jest. No dobra, spoko. Trochę tego było. Trochę tego było. Jak tam nasza kopa... A, kopalnia jest daleko, nieważne. Kopalnia generuje aluminium, z tego co pamiętam. Ale też okej. Okay. Też okej. Okay. Dobra. Więc to już mamy za sobą. Wiertło te trzy, które nam się w tej chwili nie przyda, więc luz... Radiolatarnie by się przydało zrobić, to na pewno. Rozsiewacz nasion. Nasion, właśnie. Rozsiewacz nasion. Tego nie mieliśmy i tego nie mamy nadal. Nie pamiętam, co było trzeba zrobić do nawozu, więc jeszcze się przejdźmy i zobaczmy, co dokładnie do tego nawozu było potrzebne. Na pewno glony. Glony, siarka, bakłażan. Trzy glony, siarka, bakłażan, okej. Okay. No naprawdę, staram się nie klikać tej spacji, no ale... Cóż... Słuchajcie, ja jestem graczem, czy byłem graczem Minecrafta, więc tam się banachopy i tym podobne na kontrolu robiło non-stop. Zresztą właśnie, w CS-ie w sumie też, no jestem dosyć stary. W stosunku do, co po niektórych widzów tutaj, no jednak prawie już 30 mam. A więc jestem, że tak powiem... wychowany na Counter-Strike'u, gdzie tam ten banachop i tak dalej było dosyć... istotnej. I kurde, zapomniałem, co tam było trzeba jeszcze wziąć. Czekajcie, trzy glony. Osm nie był potrzebny na pewno. Trzy glony, kurde. A, bakłażany dwa. Dobra, pamiętam. Raz, dwa. I raz, dwa. A? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jeszcze dwie siarki. Zróbmy sobie tego nawozu troszeczkę. Niech nie płakają, siają. Będzie więcej, to spoko. Już znając życie, to zaraz będę płakał ja. Nawóz T2. To jest lepszy nawóz. Nabój metanowy. Tego jeszcze nie umiemy. O nie! Nie mamy glonów. Tu w ogóle jaka jazda. Jest uran, jest jazda. Dobra, to sobie tam dorasta powolutku. Różne.
Różne, z różnych już nie mamy, bo nie mamy nic w sumie. Dobra, nieważne. Nieważne, siarkę sobie oczywiście oddajemy. Woda wraca na swoje miejsce, bo wody to jest mało. Wody to jest mało. Co ja tam chciałem? Rozsiewacz trawy. Kolektor wody z jeziora. To też możemy zrobić. A rozsiewacz trawy, gdzie on jest? Rozsiewacz nasion, przepraszam, nie trawy. Trzy wody. Super stópka. Trzy razy woda, super stópka i wszystko mamy. Dobra, to tak, żeby było tu miło, ten kolektor wody w ogóle będzie trzeba usunąć w jakieś inne miejsce. Ja nie wiem, czy ja go przypadkiem... Nie można rozłożyć, jak wypunek jest pełen. Dobra, spoko luz. Nie wiem, czego nie mogę gdzieś tu postawić. Oczywiście, że mogę. To po co ja się martwię? Ja tu mogę, o, se pierdyknąć. Elegancko. Tak 2 na 10. A niech stoi. A niech stoi. O, i kolektorek wody na samym środeczku. Pyk, nie musimy nigdzie wychodzić. Fajnie, elegancko. Również te kwiatki zaraz przynosimy, więc się nie martwcie. Myślę, że każdy będzie jakoś tam zadowolony. Dobra. Wiecie co, ja mogę tak bliżej nawet postawić. Albo nawet bym tu postawił. Coś tak ładnie, żeby było. I dużo. Dobra, postawmy go tu. Flowers on hostile planet. I co, ja teraz mam jakieś kwiatki ładne. Czy to daje tlen? Czy to nie daje tlenu? Energia rośliny, wzrost. To daje rośliny. Złote nasionko. Co to daje? Tlen 966. A tu? Bitch, please! O czym my rozmawiamy? Czy nie opłaca w ogóle robić tych wegetubek? No proszę was. Wegetuba daje tlen 13 na sekundę. A to daje 161 na sekundę. No to jest diametralna różnica, nie uważacie? Magnes i supersłupka. Boże, małe kwiatki tu rosną. Wow! A czy tu była potrzebna supersłupka, czy nie? Niestety nie. A to krzem, na który plujemy non-stop. Nie no, ale elegancja Francja. Co ja potrzebuję, żeby zrobić super stópkę? Wszystkiego. Dosłownie. Dobra, to zróbmy sobie tak. Trzy tego. Krzem jeszcze jeden tu luz. To mamy aż nadto. Trzy tytanu. Trzy chyba aluminium. Dokładnie? A jak? No i super, trzy stópki gitara. Żelaza się nie pozbyliśmy, fuck. Dobra. Rozsiewacz nasion potrzebuje jeszcze więcej wody, której nam zaraz zabraknie. Nie podoba mi się to. Teoretycznie możemy zrobić dwa. Bo nie mamy więcej wody. Kolektorek jeszcze nic nie złapał. Musimy jak najwięcej tej wody zacząć generować. No, innej opcji nie widzę. Na razie zróbmy sobie jedno. Stawmy sobie oczywiście tutaj. Musimy mieć ładnie, więc jedno stanie tu, drugi stanie zaraz tutaj. Tu jeszcze schodki sobie oczywiście zrobimy. Zrobimy sobie też to przejście takie dookoła, więc też się nie martwcie. Oczywiście złote nasionka zabieramy stąd i wkładamy je tutaj. No i kurde. 966. Na 52. No nawet więcej, no bo tam było 100 parę. No ale jest różnica. I to jest wzrost jeszcze niecały. No ale też 28 kilowatów na sekundę. To nie są kilowatogodziny, nie mylcie tego. Tu 7,25, tu 28, no jest różnica, no jest, no i co poradzę. Glony, ja chcę glony. Czy glony już odrosły? Odrosły. Jezu, jakiś mam dobry dzisiaj dzień, wiecie? Mimo wszystko, że jestem zmęczony, bo jestem od razu po pracy, to mam jakoś tak bardzo fajny dzień. Nie wiem. Mimo już wcale lekki dzień nie był. A wręcz był stresujący. Ale jakoś tak mi się dobrze dzisiaj w to gra. I chyba nawet tak dużo nie skaczę.
ziomeczku, który oglądasz i komentujesz, żebym tu spację wyłączył, no wybacz mi, no. Nie robię tego złośliwie, naprawdę. Nie robię tego złośliwie. Nasiono Lirma. Nie, ale tu już naprawdę tak się elegancko robi, elegancko, kurde. Elegancko się robi. Dobra, daj mi tego kabaczka. Daj mnie tego kabaczka. Możemy zrobić jeszcze jedno, ale pamiętam, że chcieliśmy zrobić jeszcze jedną jakąś rzecz. Tylko nie pamiętam jaką. Chyba ten korektor wody z jeziora. Potrzebujemy jeszcze aluminium, które gdzieś tu było. O właśnie. I trzy te bryłki. Trzy bryłki. Mamy cztery. Gitara. Trzy bryłeczki. Wszystko jest. Wszystko jest. Zobaczymy, czy da nam to sporo tej wody. Otwórz korektor wody z jeziora. Może i niedużo, ale zbiera się jej więcej znacznie. Mnie też bardzo cieszy. Czy mamy jakieś nasionka Lirma? To nie są nasionka Lirma. Mamy jedno nasionko Lirma. Ba. Magnes aluminium. Magnes aluminium. Po aluminium się zaraz przejdziemy, bo tam się wydobywa teoretycznie. Zrobimy sobie jeszcze jeden rozsiewacz trawy, bo daje niby tylko tlen i rośliny, chociaż kurde, to nie daje zbyt dużo. Sobie patrzę, że naprawdę to zbytnio dużo nie daje, więc wiecie co, może... Może posuńmy to w cholerę. I zróbmy rozsiewacz nasion większy. O, coś takiego. I dajmy te nasionka. A, to jest w ogóle jeszcze stare. Rozbierzmy tą wegetubkę. Czeko tubkę. Dajmy tego pana Tuska. To prawda, sprzedał Polskę, ale. Najmniej nie Kaczyński. Kurde, nie, bo to politycznie było złe. Nieważne. Nie jestem ani za PO, ani za PiS-em, więc żeby nie było. Okidoki. Jak wygląda nasz stan tlenu? Wody. Nie tlenu, chociaż H2O teoretycznie ma to coś wspólnego razem ze sobą. Jeszcze nie wygenerowało. Dobra, tu się ładnie kwiatki rozrastają. I myślę... A więc jestem więc myślę, że w teorii... My sobie możemy tak... Panów Tusków pozabierać. O, bo mi to nie pasuje tu w tym miejscu, no. Jestem zażenowany tym miejscem. Totalnie zażenowany. Zróbmy te... Nie można! Oż ty w dupkę. Ale mnie teraz surprise'a zrobili, nie? No nie da się. A tu gdzieś, nie wiem, tu w tym miejscu, nie? Tu też nie? Nic, nul. A może na terenie drzewnym się da? Czy się nie da? Aha, dupa, pocałuj się w nos. No niedobrze. Oj, widzę, że kora drzewa się też zebrała. No to co, no to musimy wrócić do tego, co było, niestety. Niestety do tego, co było. Woda się nie zebrała. Kurde, chciałem być cwany, a wyszło jak zwykle, no. Chciałem być cwany, a wyszło jak zwykle. Nic nowego, nic nowego. Kochani, nic nowego. Ło! A ten co? Ten to należąco? Ty wegetuba, ty się upiłaś? O, powiedziane. To w ogóle jakoś krzywo stoją. To w ogóle jakoś krzywo stoją. Dobra, panie Tusku. Tusku mandrusku. Możemy zrobić jeszcze, nie możemy zrobić jeszcze. Oho. Nie mamy super stópek, ale tu już ładne słoneczniki się, czy nie są słoneczniki, są jakieś róże chyba. Oj. Nie czepiajcie się. Nie czepiajcie się. Dobra, glonów chyba nie potrzebuję na razie do zbierania, więc okejka. Więc okejka, odklejka. Zbierzmy te kotubki. Serio, co? Generator glonów T2. Wow, wow. Dobra, może być, jestem zadowolony. Chodź, panie Tusk. Możemy cię dalej tu włożyć. Generuj się.
Raz, dwa i trzy. Rozbierz, rozbierz. Dobra, nie miejsca. Tylko ej, bo tu taka fajna trawa jeszcze była, a tu takiej fajnej trawy nie ma. Jest wzrost 100%. Ej, oszuści. Oszukiści. Oszukali mnie. Bo te złote tylko dają tyle. Pyk, pyk, pyk. Rozbierz, rozbierz. I jestem happy. Możemy zrobić schody. Możemy zrobić schody. Ja się mogę podłączyć. Otyły panie. Chyba nie. Chyba cię coś rwie. Fundamencik. Proszę mnie to podłączyć. Tę kablówkę. To się jakoś w ogóle dziwnie zrobiło. Dajcie mi tego żelaza więcej. Ja tu jestem żelazny chłopak. Żelazny chłopak. Dobra. Byłoby git. Gdyby nie to. To się cholerstwo nie chce podłączyć. O, nawet prosto. Nawet byłoby fajnie. Jest chyba git nawet. Co ci przeszkadza? No, właśnie. Ale wredna platforma. Kurde, cały czas to polityki pije, no. Znaczy w sumie nieświadomie. W sumie nieświadomie. No nie, żelaza zabrakło. No ale patrzcie, teraz to mam tu elegancko. Elegancio francio. Sobie ładnie rośnie. No kurde, te widoczki to się naprawdę zaczynają robić miłe. Ile sprite'ów w ogóle to jest. Jeju, się w głowie kręci. Dobra, ale mamy ten generator glonów T2. Dwie stópki, dwie bryłki z bioplastiku. Jedną mamy tylko, więc to mi się nie podoba. Do czego jest bioplastik? A raczej z czego się go robi? O, jest jakie lag spajki. Coś się zepsuło. Przestań grę oklatkować. Przecież nic... A, dobra. Wiertło T4. To żeś mi teraz zaimponował. Ciśnienie i ciepło daje. A to też dawało ciepło. Tylko to daje 0,25 na sekundę, a to daje 25 na sekundę. I ciśnienie kurwa takie, że po prostu emeryci to mówią tacie dobranoc. Wiertło T4. No fajne, fajne. Tylko 6 super stópek, a my nie mamy super stópek. Kurde. Gdzie są nasze stópkarze? Grzyb i krzem. A grzybów oczywiście nie mamy. A mówili, zrób grzyby, zrób grzyby. Nie, po co mnie te grzyby? Na chuj mnie ten kaktus. Tomasz. Tomasz. Tomasz Shiro. Lodowca żywności, żelazo, aluminium, butelka wody. Możemy więcej tego zrobić. Butelka wody jest? Jest. Aluminium jest? Jest. Nawet dużo. I żelazo. Żelazo jest? No oczywiście. Człowiek z żelaza. Możemy zrobić więcej hodowców żywności, o ile nam prąd nie wypierdzieli. To bardziej chyba w tą stronę, nie? Tak, 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 tak. Krowę porwał ptak. Opa. I fajnie. I co człowiekowi jest więcej potrzebne do szczęścia, nie wiem. Tak ma taką fajną farmę. O! Więcej, więcej! Traktor wytrzyma, ewidentnie. Ale to pierdyknie zaraz? Nasionka, dobra, daj mi tego grzyba. Raz, dwa, trzy. Rośnijcie, grzybki, rośnijcie. Wcale nie halucyny. No i dobra, bo jeszcze mogę zrobić chyba jednego, prawda? Ale tu już się nie zmieści, prawda? O, ty, Shiro, nie na shifcie, nie na shifcie. Nie na shifcie. O. I voilà. Kurde, dobrze to robię? Co najwyżej będziecie mnie klnęli w komentarzach. Oj, dobra, chyba dobrze.
Korygowanie mogę się zasadzić, rozumiem? Spoko. Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. O! To chodziło. Jak niski poziom nawodnienia? Kurde, jedno żelazo. Uff. Dobra, woda jest. Luzik son. A tu ile się uzbierało? Też trzy. To szału nie ma, dupy nie urywa. Szału nie ma, dupy nie urywa. Dobra, ale to weźmy sobie, zróbmy tego już więcej. Cztery sztuki. Tu jeszcze musimy trzy sobie wziąć, tak? Tak. Zróbmy tego żarcia już więcej. Już tu widzę, że to nie tylko żarcie tak naprawdę, tylko tu jest... crafting items się tego robi. Crafting items. Dostawca żywności. W ogóle planuję zrobić taką serię o nazwie, co się grało na przykład. Taka z tyłka, gdzie będę wam pokazywał stare, stare gry mojego dzieciństwa. Tak stare jak ja. 2, 4, 6? Starczy? Kurde, a czemu ja nie zrobię 3 na... A czekajcie, to jest 2. Są 3 grzyby. No dobra, to w sumie mi nie stać nawet. Jeden grzyb został. Ale dynie są potrzebne, to jeszcze 2 dynie. I będzie git. Dobra, fajnie. W miarę sprawiedliwie. Co złego, to nie ja. Kurde... A nie, dobrze. Porąbało mi się po prostu. I 2 dynki. I z dynki, no. I myślę, że jesteśmy zadowoleni, nie? Sporo tego się robi, grzyby rosną. Co prawda nie mamy bioplastiku, żeby zrobić sobie generator... A, generator... Kurwa. Normalnie język mi kołkiem staje. Co to? Krytyczny poziom nawodnienia. Dobra, ale tak szczerze powiedziawszy, to nawet takie 2 na 10. Nie no, spoko no. Niszczareczka. Ale niszczareczka, czy to jest mi potrzebne? To mi jest potrzebne. Pęturanowy? Tu jeden pęturanowy. Teoretycznie moglibyśmy zamienić na przykład jeden generator na inny generator. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Ile nie umie liczyć? Bo pewnie teraz się pomyli. A nie, surprise'yk. Surprise'yk. Ten generator sobie tak siedzi tutaj. Jebło. Wiedziałem. Wybuchowy proszek, a teraz Shiro nie będzie miał wybuchowego proszka i będzie płacz i lament. Będzie płacz i lament. To potrzeba... No wy sobie chyba jaja robicie. Narka i ryt. Czy ja rozjebałem fundament i będę musiał go sklejać? O Jezu! Ja już zapomniałem, iryt i 2 siarka chyba. Ojej, aż mi brzuszek rozbolał. Już mi się humor zepsuł, no. Już mi się humorek zepsuł. Znowu klikam spację jak pojebany, to standard. Wychowy proszek, dobra, mamy. Nie wiem po co coś wybuchowego do generatora, ale no, dobra. W sumie razy 4 on jest. Wow! Ale bańka wstańka. A gdzie jest tamten? Tamt jest tam, dobra, nieważne. Wszystko jest, działa i ma się dobrze. Bo chyba trochę spartoliłem robotę, ale... Kiedy rób jak u siebie, u kogoś nadpierdol. Nie, no ogólnie spoko to wygląda, tak mi się wydaje przynajmniej. Ile mamy teraz prądu na plusie? Pokażcie wy mi to. Gdzie jest prąd? Nie, no luksus, 263 kW. No, kurde, nawet bym mógł bitcoina na tym kopać, no, na luksie. Na luksie. I 2 superstupki odzyskaliśmy. Nie wiem skąd w sumie. To jest... Tak, tu jest potrzebna superstupka. Tu jest tylko jedna. Jest woda? Jest woda. To czy ja nie zdechnę z głodu i z braku wody? Chyba nie. Ja zrobię jeszcze 2 pałki z uranu. 2, 4, 6, 8. Nawet jednej nie zrobisz, Shira. Taki kolega jesteś. Uff. Kurde, jak ten odcinek dzisiaj zleciał. Nie wiem, czy w następnym sobie nie pierdykniemy
Nie pierdykniemy sobie na przykład właśnie... Wait a minute. 4 super stópki. A wiecie co? Kurde, nie wiem. Nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Być może długo. Ale zrobię to. Zrobię to, bo was lubię. Kobalt 4. Tu jest już git. Raz, dwa, trzy. Tytan, raz, dwa, trzy, cztery. Tytan oczywiście wziąłem razy 3. Nie wklikało mi się. Zrobię to. Aluminium razy 4. Kurde. Raz, dwa, trzy, cztery. Zrobię to. Niech będzie. Macie to na sam koniec odcinka. Ci, co doczekali, to mają. I pozdro dla kumatych, no. Raz, dwa, trzy. Zrobimy to. Zrobimy to. Zrobimy super kraba 3, 2, 1, 0, no. Ale to kurwa bydle jest. Wow! Ale bydle. Ale bydle. I to bydle daje... 25 ciepła, 459 nanopaskali. 459, a to daje tylko 17 nanopaskali. Ha, pocałujcie się w nos. Uuu, jakie bydle. Mech, robi się zielona planeta. Ile mamy tego? 30%. I idzie, kochani. Ale, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was dzisiaj wesoły Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Ale to jest ładne już. Ale ta tekstura jest ładna. Nie no, jest paskudna, ale tylko z bliska, z daleka jest ładna. Trzymajcie się. Hej, hej!